Dobra, słuchajcie. Niebawem będziemy rozpoczynać chyba już to spotkanie. Już są gotowi zawodnicy parówek. Czekamy jeszcze na ROR. Czekamy też na nazwę drużyn tutaj w tabeli, bo jeszcze tego nie ma. Dobra, słuchajcie, już się rozpoczyna runda nożowa, także ja tutaj wyłączam wam muzyczkę. Zostaję oczywiście na czacie, żeby sobie zerkać czasami na komentarze. No i słuchajcie, będziemy rozpoczynali rundę nożową w tym pojedynku, czyli ROR kontra parówki. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie w tej rundzie nożowej, kto zacznie po stronie CT, jak to zacznie po stronie terrorystów. Na pewno oba zespoły mają chrapkę na rozpoczęcie po łatwiejszej stronie, czyli stronie antyterrorystów. No ale zaraz nam zweryfikuje tę rundę, jak to będzie wyglądało dokładnie. Smokey jak na razie najbardziej odważny zawodnik po stronie ROR. Już blisko rywali, ale jeszcze spokojnie teraz dziabną się z przeciwnikiem. Trafienie za trafienie, kosa za kosę. Ale trzeba w końcu zdobyć fragę. Jak na razie wyrównana sytuacja. No i poszły pierwsze trafienia. Już przewaga dla drużyny parówek. Teraz jednak wyrównanie 2-3. Zostaje sam Krzysiu. Będzie miał spory kłopot, ale jeszcze zanurzał jednego rywala. Trafił kolejnego i jest szansa. No Krzysiu, gdyby ugrał tę rundę, na pewno dziękowaliby mu. Ale nie daje rady już trzecim rywalem. A więc zaczną jednak parówki 5 po stronie antyterrorystów. ROR po stronie terrorystów. No i zaraz zawodnicy wyrażą gotowość do gry i będziemy rozpoczynali ten finał trzeciego turnieju kwalifikacyjnego Fantasy Expo Challenge. Ja was oczywiście wszystkich bardzo, bardzo serdecznie witam na kanale. Tutaj za 3 sekundy rozpoczniemy to widowisko. No mam nadzieję, że zobaczymy tutaj wiele ciekawych akcji, klaczy, ace'ów, jakichś ciekawych taktyk, bo to jest to, czego jestem w tym momencie głodny. Nowy rok 2015 i pierwszy mój mecz, który komentuję specjalnie dla was, także zaczynamy mecz parówki 5 kontra ROR. No i tak jak powiedziałem, parówki 5 po zwycięstwie w rundzie nożowej, chociaż ledwo zaczynają po stronie antyterrorystów. Ciekawe, co drużyna ROR, tych ryczących, przygotowała na pierwszą rundę. Jak na razie pędzą na środek, taka taktyka a la pasza, czyli po prostu pędzimy środkiem, robimy tam hałas, ale pierwszy frak już dla Mega Bartka, więc Bartek pokazał, że jest mega faktycznie. Już wiemy chyba, skąd się wziął jego nick. No bity już nieco boom, troszeczkę oberwał także Patrofax, ale spokojnie, terroryści wiedzą, że stracili zawodnika, że nie będzie już im tak łatwo jak jeszcze kilkanaście sekund temu, ale zobaczymy, co wykominują. Na razie spokojnie, na bananie cały czas pilnuje pozycji ROR. Cały czas spokojnie czeka na swoją okazję do sfragowania, licząc, że ktoś skróci pozycję po tym, jak jego koledzy wbiegali środkiem. Ale na razie nic z tych rzeczy. Na razie jeszcze spokojnie czeka. Próbuje podejść jego koledzy jeszcze na środku. Tam pilnuje pozycji Ferskin. Tutaj cofnął Mega Bartek na bombset, żeby pomóc w razie czego koledze, który kryje z krzyża dywany. Na terroryści są coraz bliżej. Już zrezygnował chyba z krycia banana Krzysiu, bo dołącza do partnerów. No i będzie wejście na bombset. A tutaj ważna pozycja Ferskina. Ten jest tutaj troszeczkę osamotniony. To nie jest chyba dobra pozycja dla niego. On powinien stanąć nieco bardziej defensywnie. No i tak właśnie robi. Mądre zachowanie Ferskina. Jeszcze tak na pestkę, ależ pięknie trafił. Ferskin teraz w pojedynku z dwoma rywalami ucieka. Zablokował się na moment, ale rzucony smoke i taki smoke, który ratuje mu życie właściwie. Terroryści obiegają na BS, ale te będą mieli spore kłopoty. Krzysiu nie daje rady. No i ginie jego kolega. Krzysiu zostaje sam 11. HP, już dojeżdżają po prostu rywale. Bez żadnych szans, bez straty zawodnika parówki 5, a więc piękna runda Ferskina, który tam poradził sobie na łączniku. No wypestkował dwójkę rywali, później cofnął, pomogli mu tym smokiem terroryści, bo chcieli przebiec na bombsite, ale ten smoke umożliwił Ferskinowi ucieczkę, no i przez to już nic więcej nie dało się zrobić. Mamy rundę dla parówek, dla parówki 5. No i teraz oni grają oczywiście na fullu, terroryści na pistoletach, nawet bez żadnych kevlarów. Dwie P250, trzy P250 i to wszystko, na co tutaj było ich stać w tej rundzie. No i zobaczymy, co to będzie się działo dalej. Na razie spokojnie Krzysiu próbuje podejść pod dywany. Tam już zakrada się Mewtwo. No i to może być ciekawe. Mewtwo czeka na dywanach z P90. Tutaj może rozpędzać piekło rywalom. Ale jeszcze chwilę poczekajmy. Mewtwo spokojnie wcelowany w środek, a terroryści na jego plecach. Tutaj się może zaraz Mewtwo bardzo zdziwić. No gdyby teraz wcelował się w schodki, to mógłby nawet zdobyć Ace'a. No i Mewtwo przyrotuj teraz, proszę. Ja chcę zobaczyć jakąś piękną akcję. No i faktycznie, jakbym nie usłyszał Mewtwo. Teraz blisko rywali. Mewtwo rozpędza floto śmierci, ale tylko dwa fragi. No szkoda. Bo liczyłem na nieco więcej, terroryści teraz zdobyli broń. No i będą coś z tą bronią kombinowali. Powoli wychyla Krzysiu tam Mega Bartek na bombsite, ale Mega Bartek w pierwszej rundzie pokazał, że wychylać się potrafi, że flagi zdobywać potrafi. A więc zobaczmy, Mega Bartek kontra Krzysiu. Bartek kontra Krzysiu, to brzmi jak koledzy z ławki. No a teraz trafia jednak Hołki, no i mamy wyrównanie 3-3. Bartek walczy, ale mocno bity, jeden HP tylko na koncie, ależ oberwał.
Na szczęście pojawił się tutaj Unforgiven, który pomógł koledze. No i jest frag za frag, ale to jest frag dla antyterrorystów? Nie, dla terrorystów właściwie. Po zabójstwo na swoim zawodniku. Co tu się stało? Nie mam pojęcia. No ale ostatecznie runda dla parówek 5, także udało się wygrać tę rundę, ale to było co najmniej dziwne, to było co najmniej zaskakujące. Antyterroryści jednak w porę się opamiętali i zdobyli te fragi, nawet na swoich zawodnikach, ale jednak. Także mamy 2 do 0. No i zobaczymy co dalej. Terroryści znów na eko, znów pistolety same w ich rękach. No i zobaczymy w takim razie co dalej. Czekajcie, to sobie zamknę może ekranik. Dobrze, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Nieco. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej z ścinkami. Może tutaj troszeczkę mi przelegował internet, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko ładnie chodziło. Tutaj tak stanął Bozo, że gdyby nie ten kurczak biegający, to bym myślał, że go ścięło całkowicie, ale Bozo jest w grze, kurczak chodzi, dopiero teraz się poruszył. A terroryści zajmują powolutku dywana, więc znów próbują powtórzyć sukces poprzedniej rundy, bo to taki mały sukces był, udało się zdobyć 2 fragi. Później jeszcze zabili się antyterroryści, no i teraz zobaczmy, wychyla się powoli Hawki na daszek, tam cały czas pilnuje Mega Bartek, ale tym razem Mega Bartek zabójczo skuteczny, bez straty HP, radzi sobie z rywalem, no i teraz zobaczmy Mewtwo, bo ten pilnuje dywanów, jeden frag dla niego wpada, jeszcze idzie po kolejnego, Mewtwo przeciągnął na głowę rywala. No i mamy 5-2, Ferskin na środku broni się przed dwójką rywali, jeden frag wpada, ale ostatni żywy smoki bez szans na plecy Mega Bartek i drugie trafienie jego w tej rundzie, 2 trafienia także Mewtwo. No i tym samym mamy 3-0 dla parówek 5, otwiera tabelę, kto? Mewtwo, 5 fragów, 2 w tej rundzie, 2 poprzedniej. No i przechodzimy do kolejnej, 3-0, no i teraz w końcu terroryści już na fullu. Także zobaczymy co z tego będzie. Administrator opuszcza na razie serwer, także mam nadzieję, że to będzie wszystko dobrze chodziło, a tymczasem zobaczmy. Unforgiven ze snajperku na bananie, pierwsze trafienie już wpada i ucieka, bardzo mądre zachowanie, to się może podobać. Jeszcze został przez moment Bozo, który tam próbował obić rywala. Oj, ten nade jakoś niefortunnie się odbił. No i nie wyrządził żadnych krzywd terrorystom. Bozo już na bombsite. Team biceps Bozo. Także chyba fan Jarka Paszy. Niezły nade na banan. Oj, jakim cudem nie oberwał tym nade'em boom, to nie mam pojęcia. A tymczasem lecą smoki. Ale wejść we 4 nie będzie łatwo. Tym bardziej, że antyterroryści chyba wiedzą co się dzieje. Tutaj jeszcze patrzę sobie na środku smoki, co się dzieje, żeby przypadkiem ktoś nie skrócił, ale tam bardzo spokojnie, defensywnie antyterroryści mądrze z głową grają w tym meczu. No i ciekawe, gdzie w końcu terroryści zaatakują. Znów tam to zawodnika na początku rundy, podobnie jak to było w pistoletówce i to jest ten kłopot. Nie można w ten sposób grać, żeby tracić zawodnika już na samym początku, bo to się zawsze źle kończy. Nie było żadnego flesza na banan, to był ten problem. A tymczasem już powoli szykują się do wejścia. Tam wychylał się smoki, teraz po fleszu Bozo sprawdził. Nikogo nie ma, wycofa i znów przygotuje się z fleszem. Terroryści czekają, nie wiem co jeszcze robi na środku Hawki. Być może chciał zobaczyć, czy ktoś nie skrócił drugiego środka. A tymczasem mamy wejście, Bozo zaflaszowany, nic nie widział, ale Unforgiven dobrze schowany. No i zobaczmy teraz trafienie dla Bozo. Będzie kolejny, dokładnie tak. Bozo spokojnie, pewnie powstrzymał to wejście, ten atak. No i ostatni żywy Hawki wychyla jego Bozo, ale Bozo był zbyt mocny na Hawkeya, więc mamy rundę numer 4. No, Roar tutaj troszeczkę jakby zszokowany, jakby troszeczkę przerażony tym, co się dzieje. Nie było flesza na bananie, to był ten kłopot, bo jeden zawodnik wleciał po prostu pod celownik Unforgivena, no i dał się spokojnie wyciągnąć, tak nie powinno być. Jeżeli chce się zająć banan na blisko, to trzeba tego flesza rzucić, żeby, no chociaż, jeżeli nawet nie zafleszuje się na maksa, to żeby chociaż troszeczkę zmylić rywala, żeby go troszeczkę ogłuszyć, żeby już nie był tak pewny siebie. A w tej rundzie jednak, tutaj oczywiście Unforgiven był bardzo pewny siebie, wiedział co chce zrobić, no i tymczasem Unforgiven i Bozo sieją zamęt na bananie. 2-3 fragi już wpadły, no i będą zaraz kolejne, Bozo po raz drugi, teraz Unforgiven 3 fragi, a jego kolega 2, także zamienili się fragami, porównując to do poprzedniej rundy, 5-0 dla parówek 5, a więc wszystko idzie po ich myśli, spokojnie, pewnie wygrywają to spotkanie, właściwie nie dają żadnych szans przeciwnikom, tutaj są kompletnie bez szans, wszystko tutaj oczywiście gra. Nie wiem czemu ludzie próbują trollować, kiedy ja wszystko mam w podglądzie, więc widzę czy jest dźwięk, czy nie ma dźwięku. No ale wracamy do meczu standardowo, oczywiście zobaczmy, znów terroryści na banan, ale znów nie leci żaden flash, wszystko widzi Bozo, wszystko widzi Unforgiven. I teraz Bozo wcelowany tylko w punkcik, czeka aż wychyla niego Hawki, no i ważny pojedynek tej dwójki, ale Hawki jest już nieco obity, za 6 HP oberwa, to może niedużo. No i ciekawe, oj, zmieniła mi się postać, no teraz poleciał w końcu flash, rzucone 2 smoki, no, troszeczkę się nie dogadali. No mogli się tam skomunikować, kto rzuci smoka w takiej sytuacji, bo w ten sposób stracili jeden granat, no i nie będą mogli powstrzymać tego wejścia terrorystów na długo. Chociaż już jakby Ferskin przygotował się do cofnięcia. Teraz jeszcze spokojnie, ale zaraz terroryści będą wchodzić na banan. No poprzednio zabrakło tego jednego fraga, żeby banan zdobyć. Tam poradził sobie spokojnie Bozo. O ile było trafienie na
Unforgiven, zabrakło tego jeszcze jednego. Tymczasem Bozo wychyla agresywnie. Oj, teraz może się zdziwić. Trafienie Hawkeye'a, więc w końcu oni zdobyli otwierającego rundę frag, ale cały czas broni się Unforgiven. Jest frag dla niego, ale musi uciekać. On cały czas celowany dość agresywnie, ale ma jeszcze teka podniesionego w poprzedniej rundzie. Ciekawe, co z tym tekiem wykominuje. Wychyla niego, boom, ale piękna głowa Unforgivena. Jeszcze po niego wchodzą terroryści. Teraz trafienie na Krzysia, więc jest 3 na 3. Skanuje przez Smoke'a Mewtwo. Już jego kolega pędzi do ruin. Tam od szpuli będzie próbował wyciągnąć jakieś fragi, ale Smoke dobrze rzucony. Trzeba się pospieszyć. Skanuje przez tego Smoke'a. Ferski niewiele zabrakło, żeby wyciągnąć rywala. Ten zdążył się ustawić jednak na żółtym. Tutaj był Patrofax. No i jest 3 na 2. W końcu terroryści mają przewagę i szansę na pierwszą rundę. I chyba się to uda. Bartek ostatni żywy. Ale czy jest szansa, żeby był bohaterem? Wydaje mi się, że mała. Ale wciąż jednak jest. Zobaczmy, Bartek jeszcze nie rezygnuje, jeszcze podchodzi. Ma blisko siebie Patrofaxa, ale te strzały niecelne. No w końcu zdobywa jedno trafienie, będzie kolejny. No i jeden na jednego, zobaczmy. Bartek zobaczył rywala, będzie trafienie. Nie, zabrakło 16 HP, żeby wyciągnąć rywala. Ależ to by była runda mega Bartka. Naprawdę pokazał, co potrafi indywidualnie ten zawodnik. A więc w klaczu czuje się pewnie. Nie zadrgała mu ręka ani przy pierwszym, ani przy drugim flagu. No przy trzecim zabrakło już troszeczkę szczęścia po prostu, bo trafił chyba głowę przez ten murek. Później zabrakło tego jednego kliknięcia jeszcze, żeby wygrać rundę. No i Roar tym samym w końcu zdobywa pierwszą rundę. Zobaczymy, czy to będzie taka runda przełomywająca, czy to będzie takie łapanie się brzytwy. Na razie spokojnie na środku. Bardzo agresywnie nawalany jest znów Bozo i Unforgiven. Lubią agresywną grę, także chyba oglądali sporo Virtusów, bo tak często Virtusi grali na początku bardzo agresywnie, później cofali defensywnie, chociaż teraz chyba nieco zbyt wcześnie wycofali Unforgiven z kolegą. Także wolą chyba po prostu poczekać, nasłuchiwać, co się dzieje na bananie. Gdy usłyszą kroki, to wtedy rzucą ewentualnie Smoke'a. A tymczasem Unforgiven w poprzedniej rundzie z M4, teraz już za WP'ą. A więc zobaczmy, co to będzie. Już trafienie Unforgivena. Zmierzył się tam z Hawkeye'em. Teraz podnosi jeszcze snajperkę jego kolega. Bum, podniósł WP po koledze. No i jednak rezygnują z banana, będzie wejście środkiem. Tam znów Ferskin sam właściwie na środku. Dopiero teraz do niego dobiega mega Bartek. Ale jeżeli stoi się agresywnie środek, to trzeba jednak robić to we dwóch. Czasami mam wrażenie, że Ferskin zostaje sam, ale to może nie szkodzi teraz mega Bartek, ależ rozpędał flauto, zabrakło jednak troszeczkę celności. Ferskin przez Smoke'a macha celownikiem na prawo i lewo i tam niewiele zabrakło do trafienia, cały czas broni się w piachu Mewtwo. Blisko niego już jest rywal, cały czas spokojnie Mewtwo zasmukuje sobie dywany, mądrze Mewtwo i czeka teraz na swoją szansę. Tam powoli wychyla rywala, czeka tylko na jego Patrofax, ależ mądrze Patrofax. No i bomby panowane, w końcu terroryści wzięli się do roboty, nieco późno, ale zawsze. Ferskin przy boilerze, teraz zobaczył go rywal, Krzysiu zdążył, walczy jeszcze Bozo, naprawdę dobry zawodnik po stronie parówki Five, ale tym razem nie dał rady. Unforgiven zostaje sam. Dwójka przeciwników bardzo mocno bita, ale ten ma snajperkę, więc to nie ma dużego znaczenia. Wyciąga jednak P250, no i z tym pistoletem będzie starał się walczyć. Teraz przebiegał na pijach, ależ niewiele zabrakło, żeby trafił przeciwnika. Tam przebiegł Smoke'i do krzyża na Unforgiven. Po prostu zachowa sobie broń. To jest jedyne oczywiście, co mu chyba w tej rundzie pozostało. Szukam sobie jakiejś wody, ale gdzieś ta woda mi się zgubiła, także będzie 5 do 2. No już myślałem, że ten mecz będzie jednostronny, że to parówki Five całkowicie zdominowały przeciwnika. To proszę bardzo, jednak Roar też coś tam ma w zanadrzu i tutaj udało się drugą rundę wygrać. Te antyterroryści jednak cały czas pieniądze mają. Spory budżet uzbierał mega Bartek, 8700, więc on może kupić M4 i tak właśnie robi. Kupuję M4 koledze, wszyscy mają bronię, pieniędzy, no już dużo nie ma, także teraz muszą być ostrożni antyterroryści, jeżeli chcą dalej pewnie kroczyć po zwycięstwo, bo tutaj może być nieciekawie, jeżeli przegrają taką rundę, bo będzie runda eko, no i terroryści zaczną gonić wynik, ale Unforgiven tym razem zaskoczył na środku. No to jest to, co lubię w snajperach, gdy oglądam te mecze. Taki rotacyjny snajper, który potrafi zaskoczyć na pozycjach. Zwykle ustawia się na banania Unforgiven. Tym razem dał info koledze, zamienił się tam z Felskinem. Powiedział, że stuchaj stary, ja teraz stanę na środku, zaskoczę. No i tak właśnie zrobił Unforgiven, już wyciąga zawodnika. No i po raz kolejny to już chyba trzecia taka runda, kiedy w ciągu pierwszych 15 sekund dosłownie ginie zawodnik terrorystów. I tak się naprawdę gra bardzo, bardzo ciężko. To jest ten główny błąd, który powinni wyeliminować terroryści, czyli ta śmierć na środku. Trzeba rzucić jednak tego flesza na środek, trzeba rzucić flesza na banan, bo jeżeli traci się zawodnika, to później we czterech jest bardzo, bardzo ciężko. Szczególnie na takich mapach właśnie jak Inferno, która jest nastawiona jednak na grę po stronie CT ewidentnie. Hawki teraz spokojnie w boilerze czeka na wychylającego rywala, ale mądrze antyterroryści wycofa na bombsite się Mewtwo. No i teraz terroryści próba podejścia, rzucone zaraz będą Mołotowy i Smoke'i. No i ciekawe, jak to wejście będzie wyglądało, kolejne flash od Mewtwo. I teraz czeka, żeby wychylić, powoli już podchodzi pod niego rywal. Zobaczył teraz Mewtwo na bombsite, zawodnik terrorystów, ale trafił Mewtwo. Przeciągnął full auto, frag jednak dla Hawkeye'a, ten jednak ma spore kłopoty, bo Unforgiven już pomaga. Od biblioteki, 3 na 1, jednak zostaje sam Hawkeye.
No i będzie mu bardzo ciężko. Ma bombę, szuka teraz pod celownikiem rywale. Wie, że Unforgiven gdzieś tam się czai w bibliotece, a na plecach już od daszku powoli przygotowuje się Ferskin. No i zobaczmy Hawki. Oj, niewiele zabrakło! Jeszcze podskoczył, ale w locie został zabity przez Ferskina. Także mamy rundę dla parówki Five. No i w porę się ogarnęli, bo gdyby stracili tę jeszcze jedną rundę, to Roar zaczęłoby odrabiać straty i to naprawdę w zastraszającym tempie. 6-2 dla parówki Five. A więc tutaj wszystko wygląda coraz lepiej dla nich. Kolejna runda już w toku. Terroryści nie do końca się chyba dogadali. Kupione jednak bronie. W końcu zakupili sobie wszyscy bronie, karabiny. 4 karabiny, 1 tech u Booma. A więc zaryzykowali. Na początku wydawało mi się, że nie do końca postanowili, czy grali eko, czy fulla. I tam dwójka zawodników kupiła, dwójka czy trójka nie. Ale w końcu wszyscy mają jakieś bronie. Niezły nate na Bozo. Będziemy mieli jakąś pauzę. Coś się stało pod stroną terrorystów. Mam nadzieję, że pauza nie potrwa długo. A tymczasem Unforgiven znów na bananie. Wraca na swoją standardową pozycję. No i pilnuje po prostu banana ze snajperką AWP Cortisera. No już nie raz tej AWP trafił w tym meczu. Zobaczymy, ile jeszcze fragów nabije ze snajperki. Ale może się podobać Unforgiven. 12 fragów w tym momencie. No ewidentnie samotny lider w tabeli. Po stronie terrorystów. No dość wyrównana sytuacja. Tylko Boom nieco odstaje od kolegów. Tylko jeden frag jak na razie. No i zobaczymy, gdzie pójdą terroryści. Nie wiem, o co chodziło dokładnie z tym kłopotem, czy może jakiś kłopot z dźwiękiem, bo wszyscy są jednak w grze, nikogo nie wyrzuciło, wszyscy się ruszają. Także spokojnie czekają. Przygotowanie ze smokiem na banan. Będzie smok do respa. Ten smok idealnie powinien do respa dolecieć. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda dokładnie. Jest smok na respa, nie ma żadnej dziury, także idealnie przygotowany. No i przygotowani są do wejścia terroryści. No ciekawe, jak sobie tam poradzą. Fake na środku jeszcze poleciał, no ale teraz Unforgiven zasmokowany. Nic nie może tutaj zrobić, przynajmniej przez chwilę. Jeszcze zobaczył przez smokę rywal, ale pomaga Bozo. No i tutaj banan opanowany. Dopiero teraz wchodzi po raz kolejny Patrofax. No tutaj będzie ciężko, Bozo bardzo blisko wychyla. Troszeczkę zbyt agresywnie, ale i tak trafił. No i w końcu udało się go wyciągnąć. 8 sekund do końca czasu jest bardzo mało. No trzeba się pospieszyć. Bomba zaraz nie będzie czasu podłożyć. No już uciekają, a więc zrezygnowali z tego w ogóle. Unforgiven jeszcze dorwał rywala uciekającego na banan. A więc mamy fraga i tutaj jeszcze Mewtwo przed szansą zdobycia killa. Boom, trafiony. A więc 7-2. No nie wiem, co tam sobie myśleli terroryści, ale nie patrzyli na zegarek. A więc będziemy mieli faktycznie pauzę. Patrofax tutaj opuszcza na moment serwer. Pyta się Bartek, jak to się dzieje. Nic nie widzi jeden, zaraz wróci. No może to był problem faktycznie z trafianiem fragów. Ciekawe, czy od samego początku, czy jednak dopiero teraz w tej rundzie. Ale tam kilka fragów chyba Patrofax miał. Chyba ze 3. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, zrobimy sobie... Sekundkę, pójdę po wodę tylko i zaraz wrócę. Za momencik jestem i zaraz kontynuujemy mecz. Wybaczcie, że na chwilkę odchodzę, ale muszę mieć wodę, żeby się będzie czego napoić błyskawicznie. Okej, moi drodzy, już jestem z powrotem razem z wami. Mam już wodę obok siebie, więc jestem. Już Patrofax widzę, że wrócił. Także wszystko gra. Boom prosi o pauzę. Bozo potwierdza, że są gotowi antyterroryści. Także wracamy do meczu. A więc parówki Five prowadzą cały czas 7-2. Teraz będziemy mieli rundę eko po stronie terrorystów. Zabrakło pieniędzy. No i zobaczymy, co wymyślą w tej rundzie. Boom, tylko $300, nie miał w ogóle pieniędzy po tym, jak został zabity po czasie w poprzedniej rundzie. A więc zobaczmy. Terroryści jak na razie rozbiegają się po mapie. Chyba na drugi środek pędzą. No i ciekawe, czy ktoś tam zaryzykuje i wychyli. Mega Bartek bardzo agresywnie na środku. Terroryści jeszcze spokojnie. Mewtwo standardowo dla siebie pilnuje dywanów. Szybki nate na stronę terrorystów, ale ten nate jeszcze za wcześnie nieco rzucony, także nie wyrządził żadnych krzywd. No i terroryści spokojnie czekają na swoją szansę, boją się wchodzić w tego smoka, wiedząc, że tam ktoś się może czaić. No i faktycznie Mewtwo przygotował sobie tę pozycję pod obronę dywanów. No i ciekawe, jak sobie tej poradzi jeszcze spokojnie. Rzuci zaraz flesza, ciekawe czy wychyli, chyba sprawdzi. Od takiego flasha można się 10 razy odwrócić, więc trzeba jednak go przygotować lepiej. No i teraz ciekawa zagrywka ze strony terrorystów. Sprytnie jednak flash od Mewtwo. No i ciekawy Mewtwo rozpędał fulla, to jeden frak, ale błyskawicznie ze strony. Dobrze przygotowali to terroryści. No i teraz zobaczmy, bo tam już jest na daszku Mega Bartek. Rozpędał fulla, to zabrakło jednak kul. Ale dwa fragi wpadły łącznie Bartkowi. Teraz trzeci, nie, tutaj pomógł jeszcze Ferskin koledze, a więc mamy rundę na 8-2 dla parówki Five. Także tak to właśnie wygląda, zobaczmy co dalej. Terroryści na fullu, już wystarczyło pieniędzy. Boom, tylko nie miał wystarczającej ilości. Tutaj muszę zakupić sobie teka, ale mam pełen zestaw granatów.
Także przynajmniej tyle dobrego. No i ciekawe, co teraz. Na środku Ferskin, szybki nade na środek, ale tam nikogo nie było, a terroryści już zajmują drugi środek, być może zaraz podskoczą w pokoik. Tutaj na razie nie sprawdzę jeszcze pozycji Megabartek. Smoke na środek, no i po prostu pilnują swoich pozycji. Na spokojnie, defensywnie czekają na swoją szansę. Jeszcze Smoky, teraz patrzy plecy, tutaj jest blisko niego już Bozo. Oj, tutaj może się zaraz bardzo zdziwić Smoky. Oj, już chyba zobaczył rywala, szybko przygotowany nade. No i ten nade nieprzyjemny dla Bozo. Oberwo za 28 HP, no i spokojnie Smoky, no może nie do końca, bo dostał po głowie, ale jednak dał sobie radę z rywalem. Przewaga dla terrorystów, no to nie jest częsty widok w tym meczu jak na razie. No i zobaczymy, terroryści zrobią może jakiegoś fejka na środku i cofną na balon, czy jednak będą wchodzić na trójki rywali? Chyba jednak wchodzą. To jest dobry pomysł, no chyba nie do końca, ale popatrzmy, Bartek znalazł się w tym smoku, no, troszeczkę chyba zbyt agresywnie, ale przelatowuje do kolegi. Jakby spodziewał się wejście na bombsite B. A mnie to cały czas spokojnie czeka na bombsite. Terroryści jeszcze nie zdecydowali, gdzie wejdą, ale już nie ma tej przewagi, to jest ten kłopot. Bo mieli przewagę przez moment po fragu na balanie, teraz jednak już wyrównana sytuacja po trafieniu Ferskina. Smoke na balkon, no i terroryści już wychodzą. Teraz ciekawe, Megabartek może się pokazać z dobrej strony. Megabartek trafiony, jednak cały czas walczy Mewtwo na bombsite. Trafienie po raz pierwszy od Mewtwo. No i ciekawe, jak zagrał teraz terroryści. Jest 3 na 3. Powoli szukają rywala. W końcu jednak Mewtwo dał sobie radę. 2 na 3. Terroryści jeszcze się nie poddają. Mewtwo cały czas tańczy na bombsite. Szuka kolejnego rywala. Mewtwo po raz trzeci. Teraz idzie po czwartego fraga. Mewtwo trafi, musi trafić. Mewtwo będzie kosa. Oj! Zabrał tego fraga Ferskin. Ależ bezczelnie. Ależ bezczelnie zabrał mu tego killa, bo już nie miał żadnych kul rywal. No i wystarczyło dopełnić tego dzieła zniszczenia, ale nie zdążył Ferskin dobić go z kosy, a więc mamy 9-2 dla parówki 5. No i kolejna runda eko po stronie terrorystów. Nie mam pieniędzy, trzeba grać na pistoletach. Szkoda, szkoda tego Ferskina, tego killa z kosy, bo zawsze wzbudza to naprawdę wielkie emocje, gdy mamy fraga z kosy w meczu. Tymczasem rush na balon, no i teraz Ferskin znów będzie miał okazać się wykazać. Ferskin walczy z czwórką rywala, i rywali pomaga, bo jednak Bozo, Ferskin i Bozo całkowicie czyszczą. Bozo jednak z trzema fragami. No i Bozo pewnie pójdzie na czwartego. Gdzie jest Bozo? Jest Bozo. O, w końcu Bozo trafił czwartego rywala. Myślałem, że to Ferskin pozamiata, a tu Bozo. Taki cicho ciemny, nieco za plecami kolegi, ale to on trafił, chociaż asysty zaliczył Ferskin. Tutaj 4 asysty łącznie w tym meczu. No i mamy 10-2. No potrzebują jeszcze tych rund gracze Roar. Tutaj dwie rundy to jest stanowczo za mało, żeby powalczyć po stronie CT. No może mają oczywiście mocarną stronę antyterrorystów, ale wydaje mi się, że dwie rundy to jest za mało, tym bardziej, jeżeli przegrywa się później pistoletówkę, bo to oznaczałoby ich klęskę na Inferno właściwie. A na razie jeszcze poczekajmy, jeszcze nie wszystko stracone, terroryści cały czas mają szansę powalczyć. Teraz Bozo wychyla rywala, dobry flash, no i teraz pójdzie po tego fraga, no musi zdobyć, dokładnie tak, chociaż troszeczkę go zlagowało. Ale poradził sobie nawet na lagach ten zawodnik, tymczasem wychyla na kolejnych przeciwników. Wydaje mi się, że powinien teraz cofnąć, bo tam cały czas na niego czekają. No i mądrze Bozo wycofa się na pozycję, no i znów kłopoty po stronie terrorystów. No i jak tutaj grać zespołowo, kiedy na samym początku rundy traci się zawodnika? Jak tutaj w ogóle kombinować cokolwiek z wejściem, gdy wchodzi się już nie w komplecie, a w czterech? To już naprawdę nie jest łatwe. Czekają pod tym bananem, chociaż jeszcze nie zdecydowali, gdzie pójść. Jeszcze nie postanowili. Cały czas na środku czeka dwójka zawodników. To Boom ze snajperką, ale na razie jeszcze Boom no nie błyszczy. Trzy fragi tylko, to jest stanowczo za mało. Podobnie jak Patrofax. No i będzie chyba wejście na banan. Tutaj jednak Bozo jest właściwie bezbłędny. Unforgiven razem z nim. No i tutaj naprawdę ciężko pod tą dwójkę wchodzić. Raz się tylko chyba udało. No ale jeszcze poczekajmy. Terroryści spokojnie, chociaż czasu jest coraz mniej. Ostatnio była taka runda, gdzie zabrakło im czasu, a więc powinni się chyba pospieszyć, a to jeszcze leży smoke. Także no, jednak wycofanie. Ale tutaj już nasukiwał zawodnicy, ten Mewtwo ściągnął. No i teraz Mega Bartek przed szansą, ale Krzysiu zdążył. No i zobaczmy, czy będzie jakieś trafienie terrorystów jeszcze. Ferskin cały czas czeka na łączniku. W dobrym momencie wychyla, rozpędą falauto śmierci. Ferskin dwukrotnie. Oj, zabrakło nieco szczęście, żeby dobić kolejnego rywala. No i 10 sekund do końca. Podskakuje Patrofax na bombsite. Teraz będzie plantował bombę. Nie, nie zdąży nic zrobić. Mewtwo na balkonie, ale tutaj spokojnie pozamiatał. Jeszcze asysta Mega Bartka na tym ostatnim zawodniku. 11-2 dla parówki 5. Dwie rundy do końca. Już na fullu terroryści. No myślę, że nie ma sensu grać rundę eko w takim momencie. Trzeba grać, chociaż jeszcze jakby myśleli. No ale oczywiście zagrają na fullu kupione karabiny. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie terroryści podchodzą pod banan, tam Unforgiven ze snajperką, no i znów tracą zawodnika jako pierwsi terroryści, czy nie? Czy jednak uda się Unforgivena wyciągnąć? Zobaczmy, Unforgiven cały czas spokojnie czeka. Rzucony flash, żeby cofnął. Bardzo fajnie grają na bananie we dwóch zawodnicy CT. Teraz jeszcze Bozo sprawdzi, zamieni się pozycjami. Tutaj może się Bozo zaraz bardzo zdziwić. Oj, obity i dość szybko odpowiedział Smoky, chociaż sam oberwał. Boom!
A więc jest szansa. Zobaczmy, teraz Unforgiven zaflaszowany, podchodzi pod niego rywal, ale Unforgiven jest tutaj zbyt szybki. A więc przewaga znów dla antyterrorystów. Przygotowani terroryści z jakimiś smokami, z jakimiś flashami, ale będzie ciężko wejść na Unforgiven. Ten już celowany Unforgiven bezbłędny, ależ on strzela z tej snajperki. No chciałbym tak naprawdę, chciałbym tak strzelać ze snajperki z AWP. Bo jednak u mnie ta gra z AWP troszeczkę szwankuje, a tymczasem już zajmuje łącznik zawodnik terrorystów, to Hawki. Tutaj się zakradł, ale Mega Bartek czujny. Pewnie pokonuje rywala. No i ostatni żywy boom, tylko 16 HP na koncie, także nie wróżyłbym tutaj nic dobrego w takiej sytuacji. Chociaż jeszcze poczekajmy. 40 sekund do końca czasu jeszcze troszeczkę jest, ale podchodzi pod niego Mega Bartek, no i dorwie go spokojnie i to pewnym strzałem w głowę pokonuje przeciwnika. Także nawet gdyby miał 100 HP, to i tak nie pomogłoby boomowi, bo szybko się złożył pod ostrzałem Bartka. 12 do 2 i ostatnia runda przed nami. Zobaczmy sobie jeszcze w tabelę. Po stronie antyterrorystów dość wyrównana sytuacja. Po stronie terrorystów również, ale dość negatywnie. O tylko dwie rundy wygrane. 16 fragów Unforgiven jako snajper drużyny CT. Drugi Bozo 14. No i faktycznie chyba ta dwójka najbardziej mi się podoba w tym meczu. Unforgiven ze snajperką, Bozo z M4. To jest ten zabójczy duet na balanie. A tymczasem terroryści pod środkiem. Teraz Mega Bartek podskakuje do pokoiku. Tutaj zaraz do niego wyjdzie Smokey. Zobaczmy, Mega Bartek zdążył przyciągnąć full auto. Obity do 400 HP, ale jednak przeżył i to jest najważniejsze. Ferskim tymczasem ze snajperką na środku. Teraz no zatańczy tam troszeczkę boom pod celownikiem, ale dorwał go Ferskim. No i nie rezygnuje, chce pójść po kolejne fragi. Jest głodny ewidentnie. No ale czasami trzeba jednak zrobić krok w tył niż ten krok do przodu. Chociaż ja tego na tych swoich matchmakingach nie pokazuję. No a tymczasem zobaczmy, wchodzi środkiem Hawki, to jest jednak Mega Bartek, pomaga także Bozo od pleców. No i ostatni żywy, no bo ile, że Krzysiu nie daje rady, 13 do 2 oczywiście. Tak się kończy pierwsza połówka. No były dwie rundy, kiedy coś pokazali gracze Roar, ale później standardowo wrócili do takiej swojej, no troszeczkę nieprzemyślanej gry po prostu. Jeszcze brakuje tego zmysłu zespołowego, no to jest ten kłopot, po prostu nie pomagali sobie, ginęli bardzo szybko. W połowie rund mniej więcej zginęli. Stracili zawodnika jako pierwsi oczywiście w ciągu pierwszych 20 sekund mniej więcej. I tak się rund po prostu nie da wygrywać, że traci się zawodnika tak wcześnie. Trzeba jednak zagrać albo bardziej defensywnie, albo rzucić sobie jakiegoś dobrego flasha, przygotować to przynajmniej, bo widać, że z tym przygotowaniem jest cienko. Oczywiście mieli smoki na przykład na banan rzucone na szpulę czy na respa, ale pamiętajmy, że trzeba przygotować przede wszystkim flasha na banan, żeby zająć ten banan bez starty zawodnika. A jeżeli tego brakuje, to po prostu nie można rund wygrywać. Tymczasem Nate dobry na Bozo, ten już oberwał, podobnie jak Mega Bartek. No i już nie wejdą troszeczkę na banan, ale i tak to był tylko sprytny fake. Boom, próbuje skrócić tam, patrzył cały czas Ferskin. No gdyby się schował nieco bardziej w alejce, to Ferskin miałby pewnego fraga, bo boom na pewno skróciłby tę pozycję. A tak zobaczył przeciwnika i teraz domyślił się, co się dzieje, że to był tylko fake na bananie i że już troszeczkę wycofują. Tymczasem Smokey na środku dość długo się strzelał, ale zdążył wycofać i trafił jeszcze Bozo w międzyczasie. Smoke na środku, no i teraz terroryści, czyli ekipa po Rocky Five ma kłopoty. Gdyby wygrali pistoletówkę, to już byłoby właściwie po mapie, ale poczekajmy jeszcze. Trafienie Patrofaxa, także po stronie CT idzie im ta gra znacznie lepiej, no i pokazali, że strzelać też potrafią. Bo po stronie terrorystów z tym bywało różnie. Tymczasem Mewtwo na środku, zaraz wychyli z boilera, a jego kolega już przy balkonie. Zobaczy teraz przeciwnika, boom, tam schowany. No i zobaczmy, jak będzie wyglądało to wejście. Trafia Krzysiu, trafia Smokey. No i ostatni, żeby Ferskin, chyba już bez szans, ale poczekajmy. 54 HP na koncie, 35 sekund do końca rundy. A więc szanse są małe. Hawki kończy, a więc podobnie jak pierwsza runda, gdy parówki były po stronie CT, tak teraz Roar bez straty zawodnika wygrywa rundę pistoletową. No i tym samym podtrzymuje swoje nadzieje na to, że można na Inferno wygrać. Druga mapa to Dekash, przypominam. Trzecia Overpass, jeżeli będzie potrzebna. No i tutaj, no, na razie nie wierzę za bardzo w Roar, że mogą zrobić comeback, chociaż, no, ta runda pokazała, że strzelać potrafią, że jeszcze oczywiście mapy Inferno nie przegrali, że będą walczyć. Terroryści, szybki rush na kewlarach na bombsite, B, tam poleciał jest jednak smoke. No, ciekawe, czy będą ryzykować, takie wejście w smoke'a może się źle skończyć. No, a powoli na plecy smoke'i? Nie, spokojnie, na środku jeszcze terroryści znów wycofują, ale tutaj też jest smoke, więc ciężko będzie wejść i teraz przez tego smoke'a strzela smoke'i. Aha, to już wiem skąd nick. Teraz namierzył rywala przez ścianę, no to wyglądało dość śmiesznie. Takie czary, teraz jeszcze ucieka na nożu Unforgiven, no i znów atakują banan. Tam Smoke już zszedł, pytanie czy mają jeszcze jednego. Hawki, Smoke'a nie ma. Patrofax już też, a więc mogliby tutaj wchodzić. Zobaczmy jednak znów cofnięcia, więc szybko zmienili zdanie. Także pobiegali sobie nieco po mapie, wyciągnęli jakieś granaty. Przez Nate na środku, ale Bozo tylko za 20 HP oberwał, no i znów cofnięcie pod banan. Tam tak dość standardowo ustawienie antyterroryści. Jest tam oczywiście Patrofax, jest razem z nim Hawki na trójce. No i ciekawe jak będzie wyglądało to wejście. Trafienie jednak do Smokeya na środku, więc w końcu wyciągnął rywala. I kolejne trafienie do Smokeya, tymczasem wejście na banan. Teraz Bozo trafia po raz pierwszy, ale Hawki pewnie spokojnie, chociaż Bozo, ależ pięknie trafił. No i bomb sobie zajęty, ale bomba do niego dopiero teraz dobiega.
Na środku jeszcze smoki na plecy. No i teraz ciężko będzie wejść na tę pozycję, bo tutaj cały czas celowany jest dwójka zawodników. No nie do końca dobrze to przemyśleli chyba zawodnicy terrorystów, ale Bozo jeszcze walczy. Bozo po raz czwarty, ależ runda Bozo. I chyba domyśla się, skąd przyjdzie ostatni rywal, bo jest na balanie smoki, to może być piękny ace. Cóż tutaj ustrzelił Bozo, dobrze podłoży bombę sobie, tak jest. No i zobaczmy, Bozo czy smoki, oto jest pytanie. Bozo chowa się za trójkami, bardzo dobrze Bozo. I tutaj Bozo kontra Smoki, zobaczmy Bozo, oj, niewiele zabrakło, Bozo jednak ginie, ale szkoda. No mógł być takim bohaterem zespole, ale jednak Smoki wytrzymał presję do samego końca i trzy fragi Bozo, cztery fragi Bozo, trzy fragi są ok, ale te trzy fragi jednak były tymi najważniejszymi, bo to są te trzy fragi, które dały rundę. A więc jednak Smoki z dużym trudem, ale jednak się udało. Terroryści podłożyli bombę, ale wciąż nie mają pieniędzy. Zobaczymy, czy zaryzykują, ale wydaje mi się, że po prostu na pistoletach bez żadnych kewlarów zagrają. Zobaczymy, co wykombinują. No nieprzyjemnie się gra na takich zespoły, które rzucają smokami na środek, na banan, bo ciężko gdziekolwiek wejść na początku. Trzeba czekać do samego końca tak naprawdę. No i tak chyba będzie wyglądała ta gra, także powolnie będzie wyglądała ta gra po stronie terrorystów. Spodziewam się, że bardzo spokojnie będą wchodzili na teren. Myślę, że wejście na bombset będą dopiero na 30 sekund przed końcem. Nie wcześniej. Dopiero gdy pozbędą się już smoków tutaj antyterroryści, dopiero wtedy. Tymczasem trafienie Unforgivena prosto w głowę smoku, ale ten zdążył zwiać. W ostatnim momencie 5 HP tylko na koncie, na pewno przeknął pod nosem Unforgiven, patrząc ile obrażeń zadał Revelowi, bo zabrakło bardzo niewiele. No i zobaczmy, powoli z dywanów, z boilera wychyla Ferskin. Tutaj już nikogo nie ma, zamienili się pozycjami, bardzo sprytni antyterroryści. Zobaczył teraz rywala Ferskin i nie trafia po głowie, więc jest tutaj wszystko do zrobienia jeszcze. Mądry Mołotow ze strony antyterrorysty to... Ktoś obity to chyba Smokey, czy tego Mołotowa. Dzięki temu bym spokojnie mógł uciec. A gdybym już tego zobaczył, to mógłby oddać jedną celną pestkę, dając całą killa. Tymczasem wejście na banan tutaj jednak jest. Hołki wcelowane, no i nie dał wejść rywalowi. A terroryści jednak wycofają i będą wchodzić środkiem prawdopodobnie. Cały czas mi to próbuje wychylić na rywala, chociaż znów decyduje się cofnąć. 30 sekund do końca, no i teraz pora chyba gdzieś wejść, bo czasu jest coraz mniej. No zobaczymy, co tutaj wykominują. Trafienie Krzysia. Mewtwo na pozycji, trafienie jednak Bartka, no i na bombsite B jest szansa na wejście. No zobaczmy, co wykomunuje, może Mega Bartek jeszcze kogoś trafi, tutaj cały czas Patrofax na bombsite, teraz zobaczył go rywal, a biega z drugiej strony przeciwnik, ale Patrofax zdążył się spojrzeć w drugą stronę, zdążył fraga zdobyć, no i mamy 13-5, także Error odrabia powolutku straty, 3 rundy wygrane z rzędu, no i są na dobrej drodze, żeby comeback zrobić, chociaż oczywiście tych rund tracą jeszcze bardzo dużo, 8 rund tracą do rywala. Parówki 5 potrzebują 3 rund, żeby wygrać pierwszą mapę. Error tych rund potrzebuje 11 aż, także długa droga przed antyterrorystami. Ale przed terrorystami wcale nie krótsza, bo być może nie będzie mi tak łatwo wchodzić na bombsite, jak się ich broniło po stronie antyterrorystów. Spokojnie, drużyna Parówki 5, na razie defensywnie, znów smoki na bananie, pewnie na środku zaraz też polecą. Też to jeszcze spokojnie Krzysiu, jeszcze spokojnie jego kolega Smoki, który razem z nim pilnuje środka. Jeden od strony łącznika, drugi oczywiście od strony Lorda, od Daszku. A terroryści na razie skanują gdzieś tam spokojnie po prostu na pozycję, chociaż teraz podejście pod banan we trzech zawodników, także może spróbuję zaryzykować. Bozo mógłby spróbować podejść, żeby tam agresywnie zaatakować. Ten smoke troszeczkę chyba za bardzo głęboko rzucony, no mógłby ktoś przez niego wychylić nawet. No ale spokojnie, poczekajmy. Na razie jeszcze defensywnie terroryści, chociaż wydaje mi się, że będą podchodzić pod banan. Tutaj jest 50 sekund do końca, smoke zszedł. No i ciekawe. Patrofax już smoka nie ma, jego kolega Hołki też, a więc można by tędy podejść. Unforgiven celowany w respawn antyterrorystów na bananie. Nie tylko czeka, aż wychyli się ten jeden z zawodników. No to jest takie granie w stylu Hellraisers, czyli wcelowanie się w punkcie, czekanie, aż ktoś wychyli po prostu, czy może w stylu Navi, aż ktoś wychyli, żeby sprawdzić pozycję, czy ktoś tam nie podchodzi przypadkiem. No i to mogliby wykorzystać gracze antyterrorystów, ale mądrze Patrofax nie sprawdza. No i teraz wejście na banan. Cały czas spokojnie Unforgiven, teraz podejście pod pozycję za WP, za fontanną czai się rywal, nie zobaczył go chyba jeszcze Unforgiven. No teraz przydałoby się trafić, trafi Unforgiven idealnie. A więc udało się, Patrofax już na szpulach. Teraz jednak musi uważać, bo dwóch, trzech zawodników w niego wcelowanych. Patrofax jeszcze walczy, utrzymał się przy życiu dość długo. Bomba jednak podłożona, nieraz będzie ciężko ten bombset odbić we 4 na 5. Chociaż we 3 już właściwie, bo Ferskin trafia. Smoki od pleców na banan, ale nie będzie łatwo. Mega Bartek z trafieniem.
Jeszcze walczą antyterroryści, trafienie w końcu dla Booma, cały czas celowany był tutaj Bozo, ale trafia Smokey, no i 2 na 3, więc szansa jest. Zobaczmy jednak Unforgiven idealnie prosto w głowę rywala, a więc ostatni żywy Boom nie dał rady, 13-5, 2 fragi Unforgivena, 2 fragi Megabartka, 14-5 dla parówki 5, no tylko 2 rundy potrzebne, a antyterroryści mają kłopoty finansowe, nie wszyscy mają pieniądze. Może grać Boom, może grać Hawki, może grać Smokey, pozostali Krzysiu i Patrofax jednak z kłopotami, no i będzie runda Echo, a jednak nie będą ryzykowali. Nie będą stawiali wszystko na jedną kartę i rząd, że może rundę Echo uda im się ugrać, ale to nie będzie łatwe. A więc zobaczmy. Już podejście na banan, ten flash nie do końca udany, ale jednak spokojnie można zająć pozycję. Sprawdzi Bozo tego smoke'a, bo sam do końca nie wie, co ten smoke tutaj robi. No i już Bozo może po to powoli wychylać. Oj, teraz zdziwiony, skąd ten strzał poleciał, ale to chyba jego kolega. Smoke do respawnu i podejście Bozo. Tam cały czas czai się Patrofax. Teraz nie wychyla, jeszcze czeka. Blisko już Hawki, no i pięknie Hawki prosto w głowę. Patrofax już do niego dołącza, ale tymczasem wejście mamy środkiem. Tam jeszcze jeden zawodnik, to Smokey zostaje. Ale terroryści mądrze, spokojnie jeszcze nasłuchują, co się dzieje, żeby w razie czego wejść na bombsa, gdzie będzie tylko jeden zawodnik. No i zobaczmy, przygotowany Smoke do lewej strony. Tutaj sprawdza Ferskin pozycję, a tam cały czas czai się Smokey i spokojnie trafia rywala. Jeszcze powalczy Smokey. Oj, teraz powinien się schować i uciekać, żeby dać czas kolegom, żeby cofnęli, ale dorwał go Bartek w ostatniej chwili. Już jednak antyterroryści od biblioteki, od łącznika próbują atakować. Hawki bardzo agresywnie, Hawki, ale spokojnie, Muto, spokojnie, Unforgiven i mamy 15 rundę dla parówki 5, także jeszcze jedna runda dzieli się od zwycięstwa. Teraz oczywiście już na fullu antyterroryści. Ale i tak jeszcze nie jest kolorowo. Inferno, Cash i Overpass to jest zestaw map w tym meczu oczywiście. Tak to dokładnie wygląda w tym starciu. No i zobaczymy, jak zagrały tę rundę parówki 5. Na pewno już są bardzo pewni siebie w tym meczu. Wiedzą, że potrzebują bardzo mało, żeby wygrać. No i już wiemy, że wygrali. No niestety jest ten bug na GoTV, który nie pozwoli nam obejrzeć tej ostatniej rundy. Wiemy w takim razie, że 16-5 wygrali.